Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torii 152 i moi drodzy, witam Was serdecznie w 10. odcinku, bodajże już, z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, płyniemy, miejmy nadzieję, że dopłyniemy. Już nasz bohater umie pływać, już się nie topimy, jest naprawdę fajnie, przyjemnie. Idziemy szukać syryjskiego oleju, żeby już mieć tego questa od razu z bani. Tu, jak widzicie, są jakieś rzeczy, po które możemy zanurkować, więc zróbmy to. Widzę, że jest taki liczniczek, ile mamy tlenu. Dobra, chwilowo więcej nie widzę rzeczy, więc możemy się na chwilę wynurzyć i odzyskać trochę powietrza. Ach, co ja bym zrobiła bez tego lokatora, no nie? Nie mam pojęcia. Byłoby niezbyt przyjemnie. Chociaż mnie się wydaje, że bardziej tutaj powinniśmy szukać, po tej stronie. Możemy chyba zapisać tak na stałe. O, właśnie. Spróbujmy zanurkować i zobaczyć. Ponieważ no ja niestety nie pamiętam wszystkich miejsc do nurkowania. Tu jest jakiś wrak na przykład. Aha, bo to jest ten, no dobra. Ja myślę, że warto będzie sprawdzić, czy coś tu możemy znaleźć. W teorii kompletnie nic. Ale w praktyce może coś tutaj nawet jest. Dobra, na razie sobie popływam tak pod wodą. No niestety nic mi tutaj kompletnie nie pokazuje gra na razie. Spróbujmy się przepłynąć jeszcze tutaj. Mi się kojarzy, że gdzieś tutaj powinno coś być. Wiecie, nie chcę specjalnie teraz odpalać filmiku na YouTubie. O kurde, mam słuchawki bardzo na niskim poziomie. Niedobrze. Niedobrze też, że kompletnie nic nie widzę w tej wodzie. Chociaż nie wiem, czy to też nie było gdzieś tutaj przypadkiem. Nie wiem, najwyżej będziemy mieli cutscenkę, jak mnie potwór morski zżera. Spróbujmy zanurkować. Nie no, kompletnie niczego tu nie ma. Ja pamiętam, że to gdzieś było na takim trochę zadupiu właśnie. Ten wrak. Ewentualnie tam bliżej tego. Wiecie, nie chciałam marnować czasu. Także no. Damian coś do mnie napisał na Telegramie. Dobra. Chyba już nieważne. A może to było gdzieś tutaj? Masakra, Boże, nie pamiętam. Niestety, gdzie ten wrak? Byłam pewna, że to są te dwa, nie? A tutaj jednak niekoniecznie. Dobra, wiecie co? Zajrzymy sobie na szybko do solucji, bo ja nie jestem niestety kompletnie pewna. Ewentualnie po prostu na razie zostawimy ten olej jednak w spokoju. Bo nie widzę nic w tej wodzie. I mnie to niepokoi. Tutaj było tylko trochę itemów, więc na razie zostawimy to. Pójdziemy do tego miejsca, gdzie możemy znaleźć tego. To sobie mogę już tamtędy płynąć. Masakra, Boże. Kręcę się w kółko. Pójdziemy do miejsca, gdzie możemy znaleźć te jaja topielców. żeby już nie tracić więcej czasu, bo już i tak straciłam. Nagrywam, moi drodzy, dla Was odcinki na zapas, więc żebyście się nie zdziwili. No już tak przygotowawczo, trochę pod święta, trochę pod inne rzeczy, żeby potem nie było problemów. To tak właśnie robię. Tu jest ta łódka. W sumie moglibyśmy wyjść sobie tędy właśnie. Chyba bym tego nie pożałowała, jakbyśmy wyleźli tędy. Tylko, że tu jest ciężko wyjść na brzeg. Jak już się wpadnie do tej wody. Dobra. Lokatorek jest załączony, a ja zaraz gdzieś spadnę i się zabiję przez przypadek. Tutaj była ta plaża. Ale ja się chciałam dostać gdzie indziej. Dobra, to wszystko pozbierane. To znowu mnie gra po prostu kłamie. No dobra, cóż, idziemy. Nie przejmujemy się znacznikami pod ziemią. A co my tu mamy? Tu jest coś na skalę, tu da się wejść. O, proszę, roślinki. Dobra, ładnie, ogniste korzonki jeszcze mi pokazało, to naprawdę się może przydać. Jestem ciekawa, czy coś w tej wodzie może być, ale chyba nic. Nie przedłużajmy już więcej. W sumie to właśnie się jakby doszło do mnie, że się pomyliłam. Powinnam iść w całkiem inną stronę, a poszłam w inną. Słychać zresztą topielca pod wodą. Czy ja te wybiłam tutaj na końcu wreszcie, czy nie wybiłam ich? Aha, wybiłam, no dobra. Kurde, tak to jest, jak już ma się taką sklerozę, gdzie się było, a gdzie się nie było, bo... Już niestety kompletnie zapomniałam, co żeśmy zrobili, a co nie, i byłam pewna, że tutaj jeszcze żyją topielce. No a nie żyją. Tutaj zresztą widać, że są topielczyki. Także wpływamy. Samica, wow, witaj. Ona nie wiem, czy nie wypłynie za mną przypadkiem. Nie. Ale tu jest topielec. Ładnie. Mamy też jajka topielców. Ja miałam mu chyba przynieść 5 jaj, czy nie wiem ile. Nie pamiętam niestety. Ale to jest mało ważne. Tutaj jakiś poobijany szczur. Grzybek. Witam, dzień dobry. Ale ja chyba nie jestem tutaj, gdzie myślę jeszcze. To jest trochę inne przejście chyba. A jeżeli nie, no to fajnie, bo nie zaczęliśmy questa. A ja tutaj widzę, że cuduję sobie. Jest pierwszy pełzacz. No, bijesz mnie po piątaka. Mamy żuwaczki. Tutaj na dole coś leży, gdzieś nic. To się tam nie pchamy. Tu można by było zejść na dół, tylko że ja potem nie wrócę. Księżycowy cierniowiec znalazłam. Wiecie co, odpalmy sobie na chwilę pochodnie, bo ja się zastanawiam, czy jestem w tym miejscu, gdzie myślę, czy nie. Tak, jesteśmy w tym miejscu, gdzie myślę, ale to przejdziemy tam kiedy indziej i inną drogą. Na pewno nie tędy. Więc wracajmy do zamku. I chodźmy już bezpośrednio do Sejana. No chciałabym to zadanie z biblioteką już mieć z głowy, Boże. Szczególnie, że ono jest naprawdę fajne, w sensie mi się bardzo podoba. Zajebiście. Do Sejana tędy. Powinniśmy mieć do niego jakiś bezpośredni teleport. No niestety gra nam nie daje takich rarytasów. Więc trzeba biegać przez cały garnizon. Prosto do niego. Ale mówi się trudno. Mam nadzieję, że mu te jaja wystarczą, które znalazłam. Bo nie widziałam ich więcej. Siema. Oto 5 jaj topielców. Dobrze, że o tym nie zapomniałeś. Ponieważ twoje zadanie nie należało do łatwych, dam ci 100 sztuk złota. No i pięknie. Możemy jeszcze z nim pogadać. Dlaczego żyjesz jak pustelnik? Cóż, jesteś bardzo ciekawski. Dlaczego chcesz to wiedzieć? Po prostu ciekawi mnie to, dlaczego prawie nie opuszczasz swojego pokoju. Nie powinno cię to obchodzić. Mam tutaj dużo roboty i nie mam najmniejszej ochoty na marnowanie czasu. Co to za hałasy po nocach? Chyba dochodzą z twojego pomieszczenia. Hałasy. Muszę przyznać, że teraz jestem nieco zaskoczony. Jesteś u mnie po raz pierwszy, a zadajesz mi takie pytanie. No cóż, zbrojni w zamku ciągle zastanawiają się, co tu robisz. Pewnie wszyscy myślą, że jestem w sojuszu z Beliarem. No, ja. Nie musisz mówić. Ja i tak wiem, co ludzie myślą o mnie. A mimo to, co to za dźwięki? To są całkowicie bezpieczne eksperymenty, nic więcej. No dobrze. A co to za eksperymenty? Dlaczego mam ci mówić o czymś, czego i tak nie zrozumiesz? I lepiej więcej mi nie przeszkadzaj. Czy my już mamy to zadanie? Nie, alchemik. Możliwe, że trzeba zajrzeć do niego w nocy. A no trzeba, dlatego od razu się prześpię w jego łóżku do północy i zobaczymy, co chłop knuje. Do północy. Co robisz? Dobry wieczór, Sejan. Możesz także wytwarzać runi. O Innosie. Dlaczego postanowiłeś zajrzeć do mnie o tak późnej porze? Zrób tak, abyś zaraz stąd zniknął, jasne. No dobrze, ale wtedy opowiem wszystkim, czym zajmujesz się po nocach. Zaczekaj. Nie miałem tego na myśli. Proszę, zostań tu. No dobrze, słucham cię. Ale tylko jeśli powiesz mi prawdę. Zdaje się, że nic innego mi nie pozostaje. Chociaż mam wrażenie, że można ci zaufać. Tak, masz rację. Jestem obeznany w sztuce magii ognia. Ale tylko do 5. kręgu. Jednak z tych kręgów nie władam wszystkimi zaklęciami. To mi wystarczy. A od kogo nauczyłeś się magii? Od mojego starego przyjaciela, maga ognia. Ale to już inna historia. I teraz chcesz tworzyć magiczne runy. Tak, chciałbym. Ale wszystko, co próbuję zrobić, niestety, nie działa. Runy teleportacji nie powinny stracić swojej magii. Chwileczkę, o czym ty mówisz? Magiczne runy utraciły swoją moc. Co powiedziałem? Och, musiałeś mnie źle zrozumieć. Jestem starym człowiekiem i dlatego nieco rotargnionym. Więc nie przejmuj się moimi słowami. No dobrze. Chociaż coś mi podpowiada, że wiesz więcej, niż mówisz. Ale jeśli chcesz milczeć, to niech na razie tak będzie. Jaką runę chcesz zrobić? Naprawdę chcesz to wiedzieć? Tak. I musisz powiedzieć mi prawdę. No dobrze. Widzę, że jesteś bardzo uparty. Ale z drugiej strony, być może będziesz mógł mi pomóc. Zaczekaj. Zrozumiałem, dlaczego moje dotychczasowe próby nie były udane. Przyczyna jest prosta, brakuje mi jednego niezbędnego składnika. To rozważymy. Ale powiedz, jaką runę chcesz zrobić? No cóż, próbuję stworzyć runę teleportacji. Więc to ma być runa teleportacji. A gdzie ma przenosić? Już to wiesz. Runa, która pozwoli na teleportację do sekretnej biblioteki. Do sekretnej biblioteki. Ciekawe. Ale na Innosa, czego tam szukasz? Szukam specjalnych magicznych pism, które powinny być w tej bibliotece. A skąd wiesz, że tam właśnie są? Od mojego starego nauczyciela, maga ognia. Był jednym z tych magów, którzy przebywali tu, na Ethehanos. W takim razie, na pewno także wiesz, dlaczego magowie zamknęli dostęp do biblioteki. To uczynił tylko jeden mag. Ostatni, który opuszczał Ethehanos. Ale dlaczego to zrobił? Mam swoje podejrzenia, ale wydaje mi się, że biblioteka ujawni nam prawdziwe przyczyny. Jakiego składnika brakuje do stworzenia tej runy? Butelka wody święconej. Już próbowałem wykorzystać zwykłą, ale bez skutku. wody święconej. Wtedy to beznadziejna sprawa. Nie znajdziemy tego na Ethehanos. Możliwe, że masz rację, ale magowie powinni ją mieć. Woda święcona często jest pozostawiana w miejscach kultu. Tu, na Ethehanos, są tylko 3 takie miejsca. To kapliczka Innosa przed zamkiem, gdzie modlą się wieśniacy. Jest także duży posąg Innosa, który znajduje się w pobliżu niewielkiej góry. I wreszcie kamienny krąg po drugiej stronie wyspy. Jeśli w tych 3 miejscach niczego nie znajdziesz, to będę zmuszony zrezygnować ze swojego zamiaru. Dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra, to idziemy tego poszukać. Ja mam tylko rozkminę, gdzie tutaj jest posąg Innosa, gdzie się ludzie modlą? Ja jakoś nie widziałam nigdzie. Albo mnie coś ominęło? Nie wiem. Dziwaczna sprawa. Dobra, do wioski. I teraz lecimy do posągu. Dobrze, że już tam nie ma tych goblinów, bo byśmy dostali raka. Nie, no dobra. Przesadziłam. W sumie lepiej było iść od drugiej strony? Nie. W sumie nie. Tędy przejdziemy na spokojnie. Pod spodem. I bęk. Mamy aż 3 sztuki wody święconej. I do zamku z powrotem możemy pędzić. Oddamy Sejanowi. Zastanawiam się, bo na razie jeszcze nie wydaję punktów nauki, mimo że mam ich dosyć dużo, bo 22. Tak. No zobaczymy. Na pewno trzeba się nauczyć kręgu pierwszego magii. To wiem, bo mi powiedziano, że warto to zrobić, więc to zrobię. Za pierwszym razem tego nie zrobiłam. Ale teraz już chyba się przydało. Więc tutaj się akurat posłucham i to zrobię. Może być ciekawie. Cześć Sejan, mam dla ciebie wodę. Kaj ty jesteś tutaj. Siema. Mam wodę. Znalazłem kilka butelek wody święconej. Świetnie. Widocznie Enos czuwa nad nami. Na początek daj mi jedną butelkę. Teraz spróbuję ponownie stworzyć runę. Przyjdź jutro. Sądzę, że będzie już gotowa. I wtedy omówimy dalszy plan działania. Runa gotowa. Na razie nie. Dobra, dobra, stary. Bo ja przez przypadek kliknęłam. To prześpimy się od razu do rana. Siema. Stój. Chwila. Runa gotowa. Runa gotowa. Tak, oto ona. Chwała Innosowi. Myślałem, że jestem zbyt nerwowy do tej pracy. Spędziłem nad nią całą noc, ale w końcu jest gotowa. I co dalej? Teraz ktoś musi teleportować się do biblioteki. Z tym jednak jest mały problem. Co to za problem? Dzięki tej runie można dostać się do biblioteki, ale nie z powrotem. I nawet nie wiem, czy jest w ogóle możliwość to zrobić. Z tego powodu przeniesienie się do tego sekretnego pomieszczenia byłoby dla mnie zbyt niebezpieczne, rozumiesz? Czyli w ten sposób chcesz mi powiedzieć, że zamiast ciebie, to ja muszę teleportować się do biblioteki, prawda? Tak, ponieważ z pewnością mogę znaleźć sposób na stworzenie teleportu powrotnego. Ponieważ mam jeszcze zapas wody święconej, najprawdopodobniej nie będzie to problemem. Jednak to kwestia czasu. To może potrwać kilka dni, zanim będę mógł uwolnić cię z biblioteki. Tak, wspaniała perspektywa. A co, jeśli coś się nie uda i mnie tam zostawisz? Wiem, że masz obawy. Jednak musisz mi zaufać. Obiecuję ci przed Innosem i Adanosem, że cię nie zawiodę. I zrobię wszystko, by cię stamtąd wyciągnąć. Zresztą, przecież sam jestem bardzo zainteresowany twoim powrotem. Ponieważ niczego nie dowiedziałbym się o tajnych pismach w bibliotece. Chwila. Dobra, Sejan. Chociaż jest to bardzo ryzykowne, jestem gotów teleportować się do tej ukrytej starej biblioteki. W takim razie mogę odetchnąć z ulgą. Nie byłem pewien, czy się zgodzisz. Wprawdzie nie mam większych bogactw, które mógłbym ci zaproponować, ale mogę cię nauczyć czegoś o magii lub alchemii, jeśli sobie życzysz. Magia. Brzmi interesująco. Doskonale. Widzę, że zgadzasz się z moją propozycją. Więc magia. Jednak musisz mieć wystarczającą wiedzę o magii. Nie ma problemu. Co mam robić? Przeczytaj wszystko, co znajdziesz w bibliotece. Wtedy zrozumiesz magię dużo bardziej. Jeśli zdobędziesz niezbędną podstawową wiedzę, wtedy będę mógł nauczyć cię zaklęć pierwszego kręgu. Czy także pokażesz mi, jak tworzyć te runy? No cóż, wszystko w swoim czasie. Porozmawiamy o tym później. Daj mi runę teleportacji. Oto ona. Przy okazji, możesz teleportować się tylko między północą a 4 rano. Dlaczego tylko w tym czasie? No cóż, chcę być pewny, że nikt obcy nie skorzysta z teleportu. Mało kto chciałby go wypróbować w środku nocy. A skoro mi zaufałeś, teraz jestem gotów powiedzieć ci wszystko. Jak już ci mówiłem, magii nauczył mnie mój stary przyjaciel. I był to jeden z magów Ethehaanosu. Ale ukryłem przed tobą fakt, że sam byłem jednym z nich. Co? Więc też należałeś do magów ognia z Ethehaanosu. W takim razie muszę więcej wiedzieć o tej zamkniętej bibliotece. Dlaczego wejście zostało zablokowane? I dlaczego magowie opuścili Ethehanos? Po co tu wróciłeś i podajesz się za alchemika? Zadajesz tak dużo pytań naraz. Ale odpowiem ci na wszystkie, abyś widział, że można mi ufać. Król Erchaobar, około 20 lat temu, wraz z 4 innymi magami wysłał mnie na wyspę Ethehanos, gdzie razem przebywaliśmy przez pierwsze 3 lata. Wtedy twierdza morska miała duże znaczenie strategiczne. Ale teraz tak nie jest. Nawet mimo tego, że Marbot uporczywie twierdzi odwrotnie. Wtedy uważano, że na Ethehanos obowiązkowo powinni być magowie ognia. Moim nauczycielem był największy z magów w całym królestwie. Ardas. On nauczył mnie wszystkiego, co teraz wiem. Ardas, który jeszcze kilka lat temu był naczelnym magiem ognia, zanim zdradził Innosa. Tak, ten sam Ardas. Już wtedy był naczelnym magiem kręgu ognia. Widziałem go jeszcze w Engardzie. Ale czy zdradził Innosa? No cóż. A jednak. Ardas wyrzekł się Innosa i zwrócił się w stronę Beliara. Właśnie tego chcę się dowiedzieć. Nie wyobrażam sobie, żeby mój stary przyjaciel i nauczyciel zwrócił się w stronę zła. Tak, był niezwykłym magiem ognia, który coraz ostrzej krytykował Innosa. I był dobrze zorientowany w magii wody i wielokrotnie wyrażał ciekawe myśli o Adanosie. Z czasem jednak zdałem sobie sprawę, że coraz bardziej interesował się magią Beliara. Inni magowie patrzyli na to bardzo nieprzychylnie. Doszło nawet do tego, że zaczęli obserwować Ardasa. Ale mój stary przyjaciel zauważył to i w końcu polecił nam wrócić do Engardu. On wiedział, że go nie obserwowałem, ale chciał pozostać sam. I przebywał tu przez 2 lata. Następnie niespodzianie wrócił do Engardu. To, co działo się później, opowiem ci po twoim powrocie. Tylko jedno muszę ci teraz powiedzieć. Z jakiegoś powodu Ardas zamknął dostęp do biblioteki. Podejrzewam, że w znajdujących się tam pismach mógł zostawić informacje o tym, co tu robił przez ostatnie 2 lata. Z tego powodu przybyłem tutaj. Podawałem się za alchemika, aby pozostawać niezauważonym na Ethehanos. I rozwikłać tajemnicę Ardasa. Miałem szczęście, że niedawno duża część wartowników została zmieniona. Najwyżej Marbot zna moją prawdziwą tożsamość. A ponieważ wyświadczyłem mu pewną dużą przysługę. Mogłem go przekonać, aby nikomu nie opowiadał, kim naprawdę jestem. Teraz już wiesz, kim jestem. Jednak mam nadzieję, że nikomu o tym nie powiesz. Możesz o to być spokojny, będę milczał. Obiecuję. W takim razie, nie myliłem się co do ciebie. Dziękuję. Dobra, dostaliśmy runę. Prześpimy się do 3 w nocy, żeby później jak będziemy stamtąd wychodzić, to nie było bardzo ciemno. Czy jeżeli użyjemy sobie... Aha, bo ja sobie w sumie zrobiłam taki błąd, że powinnam to odpiąć i zostawić sobie tylko to. Zadziała nam tutaj? Zadziała. Dobra, jesteśmy w starej bibliotece, nic nie widać. Użyjmy może zwoju światła. Tam są rzeczy za ścianą. Tak, no i tutaj są te wrota, no nie? Ogniste korzonki, niepamięć i stary klucz. Słychać chrząszcze, więc będziemy też mogli to zadanie wykonać. Ładnie, pięknie. Co my tu mamy? Zaklęcia przywołania 2. Zaklęcie przywołania 3. Są chrząszczyki. Czemu chrząszcza nie ściągam na hita, to nie wiem. Tu jest pewnie zamknięte. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, czytajmy więc. Okej, wiedza magiczna. Rozumiem. To się nam przyda, jeżeli chcemy się faktycznie kręgu nauczyć. Tu są jeszcze zaklęcia przywołania 4. I tu widziałam, ale tak jakby po drugiej stronie. Tak, ale one są za ścianą. Te rzeczy, więc na razie nie ruszymy tego. Czytaj. Rozumiem. Super. Może posąg? Nie wiem, nic to nie dało. Musimy chyba otworzyć którąś księgę, co znalazłam. Księgi przywołania. Nie potrafię tego przeczytać. No tak, Xardas miał różnego rodzaju hobby. Słychać kolejne chrząszcze, ale nie widać ich kompletnie. Nie potrafię tego. Mamy stary kluczyk i szkieleta goblina. Ty, uspokój się. Paskudo jedna. Miałcz sobie ile chcesz. Okej, kolejne chrząszcze. Trzeba je pokonać. Bo sny Rajmunda trzeba zrobić. Pozbieramy sobie z nich mięsko od razu. Kolejny pulpit. Czytamy. Rozumiem. Fajnie. Cieszę się bardzo, że to tak wygląda, jak wygląda. Ładnie. Rozumiem. Czytajmy dalej te książki, bo warto. Nie potrafię tego przeczytać. Co się obudziło? Wściekły wilk. Dobra. Mnie się tylko nie podoba, że tutaj, tak jakby za tą ścianą coś było i to by się powinno dać jakoś otworzyć, chyba że to jest po drugiej stronie. Ja jestem ciekawa, czy jak wyciągniemy pochodnie... Nie, nie możemy tego niestety zapalić, no to trudno. To być może... O, sen Rajmunda. Fajnie, czyli się udało to zrobić. Kolejne zaklęcia przywołujące. Ten pulpit czytaliśmy. O, tu są zaklęcie przywołania 1. Więc się ustawmy w odpowiednim miejscu. 1. Nie potrafię tego przeczytać. Co się... jest szkielet pod 1. To niedobrze. Aha, to mały szkielet, który do tego nie ma broni. No ale bije mnie mimo wszystko, że jest bezbronny. Pulpit. Rozumiem. Czytamy. Sprawdzamy. Tu jest jakiś kuferek, ale po drugiej stronie, rozumiem. Sześć. Nie potrafię tego przeczytać. Co mnie atakuje? A, to pielec. Nie pokazał mi go w ogóle ten. Matko, jak to się nazywa? Wiecie co? W ogóle mi go nie pokazało. Nie potrafię tego przeczytać. No, tu by się kusza przydała zdecydowanie. Właśnie tych krwiopijców jest dosyć dużo tutaj. No ale dajemy sobie jakoś radę z nimi. Zaraz się też wyleczę zresztą, żeby nie było przypału jakiegoś. Dawaj to. Użyjmy sobie miksturki, może takiej większej trochę. Aha, dobra. F10. I kolejna książeczka. Kamienny kretoszczur. One są na późniejszym etapie. Aha, bo tu są aż 3. Zagryzie mnie. Troszeczkę na późniejszym etapie są, ale one nie są jakieś złe też bardzo. Boże. Ależ mnie to wszystko zaklepało tutaj. To jest po drugiej stronie. Pióro do pisania. Zróbmy F10, bo tutaj trzeba ostrożnie z tymi księgami. Też borczak raczej wezmą, tam borczak. Aha. Dobra, bo my nie chcemy się stąd wyteleportować. F12. Czyli ten pulpit na końcu czytamy. Tak mi się właśnie coś kojarzyło. Tutaj mamy książki, stół pisarski. Brak mi przedmiotu. Podręczniki o magii. No dobra, amulet kapłanów mam. Fajnie. To może się przydać do czegoś. Sprawdźmy ten amulet. Amulet kapłanów, bonus do many. A to bracia z kasty. Fajnie, naprawdę fajnie. To akurat mnie cieszy. Czarna magia 1. Magia Beliara. Wreszcie się udało. Mogę czytać księgi o czarnej magii napisane w tajemnym języku czarnych magów. Zaklęcia Beliara nie będą już dla mnie zagadką. Podobnie jak zaklęcia magii ognia i wody są podzielone na 6 kręgów. I wiele zaklęć czarnej magii jest naprawdę trudnych. Na szczęście najpotężniejszych zaklęć nie może się nauczyć byle czarny mag, tylko wybrani są w stanie poczuć wymaganą energię. Myślę, że będę mógł przeprowadzić kilka udanych eksperymentów z zaklęciami pierwszego kręgu. Kopię swoich notatek zostawię tu w zamku, żeby... O, to tego nie czytamy. Podręcznik o magii. Księga runiczna czarnych magów. Runy Beliara pierwszego kręgu i niezbędne do nich stworzenia składniki. Korzenie, przywołanie szczura, mała błyskawica, szkielet goblin, leczenie lekkich ran. Dobra. Pulpit. Korzeń. Zaklęcie przywołania 5. Część pulpitów jest przeze mnie przeczytana. Czyli tak jakby treść się powtarzała. Podręcznik o magii. Przywołania 9. Przeczytajmy sobie jeszcze te księgi. One pewnie opisują, czego potrzeba do run. 6. krąg. Czego w ogóle potrzeba. 5. krąg. To są w ogóle czary, no nie? 4. krąg. Nam się to tam nie przyda, ale wiedza magiczna, no nie? Czytaj. Na koniec możemy sobie sprawdzić, jaka jakby na naszym poziomie, jak to jest z tym. 3. krąg. Drugi krąg magii. Tutaj podejrzewam, że był pierwszy, ale już znamy jego treść. Mamy też kuferek. Lewo... lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Czyste kartki i czarna perła kolejna. Podręcznik o magii. No i księgi mamy z przywołaniami, ale zanim ich użyję, to wolałabym się wyleczyć. Żeby nie było przypału. F10 i czytamy te książki, zobaczmy. Księga numer 5. Księga przeze mnie... O, zjawa. zatriumfuje, a cały świat padnie przed nim na kolana. Poddaj się, póki jeszcze możesz. Stąd nie ma ucieczki. Okej. Co tam? No dobra, odesłałam go, widzę. 9. Opolna bestia się pojawiła. Koboj, żeśmy się zbagowali chyba. Co ty robisz? Matko, uspokój się. I 10. księga. Olbrzymie szczury. Oni chyba... Nie wiem, co oni robią. Tutaj nam przeciwnicy troszeczkę zgłupieli z tego, co widzę. Rzuciły się na pożywienie. Masakra. No to świetnie. Ja jestem ciekawa, czy możemy użyć tego. Nie. No to nie. Niebezpieczne księgi. Stara biblioteka. Dzienniki Xardasa, sen Rajmunda, zatopiona flota. Dobra, czyli tutaj już nic nie mamy do zrobienia. To możemy przeczytać ten pulpit i się wyteleportować stąd. Super, jesteśmy, jest dzień. Stara biblioteka. No tak, Xardas mógł potajemnie opuszczać zamek, masz rację. Ma to prawo bytu. Przydałoby się zjeść troszeczkę tych ciemnych grzybów. Boże, ale nie wyrzucaj tego, stary. Nie o to mi chodziło. Miałeś jeść to, a nie wyrzucać. Jestem ciekawa, czy dostaniemy manę za żarcie grzybów. Powinniśmy dostać plus 5 bonus. O, wreszcie wszedł. Jemy, mimo że nie potrzebuję ich już jeść. I 2 serafisy. Nawet jeden wystarczy, żeby się teleportować. Teleportacja do zamku. Chodźmy w takim razie do Sejana. Chyba że najpierw się przejdziemy do Rajmunda może. Od razu bym go uśpiła i w sumie sobie okradła go, bo jeszcze to jest jedyna postać, która ma skrzynię nieokradniętą. Także to nie jest chyba głupie. W ogóle jeszcze śpi, więc to jest w ogóle idealny moment. Prawo. A to but się drze. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Dobra, trochę pierdółek. Siema, Rajmund. Widzę, że już też śpisz w spokoju, więc chyba jest dobrze. Możesz już spać spokojnie. Wszystkie chrząszcze nie żyją. Naprawdę. Na pewno zabiłeś je wszystkie. Tak. A może ciągle je słyszysz? Nie, jest cicho. Rzeczywiście jest cicho. O Innosie, wreszcie będę mógł spokojnie się wyspać. Uczciwie zapracowałeś na te 100 sztuk złota. No i pięknie. Zadanie z początku gry tak naprawdę zostało przez nas wreszcie wykonane. Możemy iść w takim razie do Sejana. Dać mu znać. I też będzie fajnie. On pewnie się teraz rozgada na pół, jeszcze na końcówkę filmu, no ale trudno. Te dialogi jednak trzeba odbyć, są dosyć ważne dla fabuły i w ogóle z takiego punktu widzenia. Sejan jeszcze smacznie śpi. W sumie która jest godzina? 7. Oto pisma, które znalazłem w bibliotece. Ardas faktycznie praktykował czarną magię. Jednak nie jest jasne, po co to robił. Ale spójrz na to sam. Rzeczywiście. Ale widzę, że wróciłeś bezpiecznie. Czy to oznacza, że ze starej biblioteki też można się teleportować? Tak. Po przeczytaniu zaklęcia z pulpitu, znalazłem się przy starym kamiennym kręgu. Bardzo dobrze. Więc bez obaw, mogę teleportować się do biblioteki. To jeszcze nie wszystko. Dźwignia w bibliotece także otwiera jakieś wejście. Ale nie dało się jej poruszyć. Naprawdę. Dobrze, przyjrzę się temu. Ale teraz o twoim znalezisku. Myślę, że jest więcej ksiąg, napisanych przez Ardasa. Ale zapewne nie znajdziemy ich na Ethehanos. W ostatnim czasie, Ardas przebywał na Chorinis, zanim wkroczył na drogę ciemności. Gdybym tylko mógł opuścić tę wyspę, to tam zająłbym się badaniem jego działalności, ale... Moim domem jest Chorinis. W pewnym momencie na pewno tam wrócę. Mógłbym tam poszukać rękopisów Ardasa. Byłoby wspaniale. Ale czy to w ogóle nastąpi? No cóż, w każdym razie zamierzam opuścić Ethehanos na statku, który tu przykumował. Cel naszej podróży nie jest mi znany, ale nigdy nie wiesz, co będzie później. Dobrze. W takim razie weź księgi Ardasa z powrotem. Możliwe, że jeszcze mogą ci się przydać. W podziękowaniu za to wszystko, co zrobiłeś, teraz wprowadzę cię w pierwszy krąg magii i pokażę, jak tworzyć runy. Znalazłem jeszcze inne księgi. Przy czym są z niebezpieczną zawartością. Naprawdę. Pozwól mi je obejrzeć. Aha. To magiczne zapiski o zaklęciach przywoływania. Tak. Kiedy otworzyłem księgę, nagle pojawił się szkielet goblin i spróbował mnie zabić. Możesz przeczytać, co zawiera ta księga. Niestety, nie wszystko. Ale pisana ręcznie notatka mówi o tym, że w bibliotece powinno być 10 tomów. Wygląda na to, że jeszcze raz muszę cię poprosić o pójście do biblioteki. Co mam robić? Musisz znaleźć wszystkie 10 tomów i mi je przynieść. Nie powinny wpaść w niepowołane ręce. Dobrze. To wszystko. Prawie. Ponieważ wszystkie księgi chronią zaklęcia, musisz je najpierw obejrzeć, abyśmy wiedzieli, czego się spodziewać. Dobra, tylko że mi się wydawało, że tych ksiąg... Co do tych magicznych ksiąg. Tak. Znalazłeś je wszystkie i przeczytałeś. Tak. Jaka tam sytuacja? Przy otwieraniu ksiąg pojawiały się różne stwory, które próbowały mnie zabić. Jakie stworzenia? Oprócz szkieletu goblina, był szkielet człowieka, małe i duże szczury, krwiopijca, kilka kretoszczurów, wilk, polna bestia, topielec i dziwna zjawa. Zjawa. Też próbowała rozprawić się z tobą. Nie, to była jedyna istota, która zachowywała się spokojnie. Ta zjawa rozmawiała ze mną. Co? Zjawa rozmawiała z tobą. Z jakiego tomu się pojawiła? Z 5. Co ci powiedziała? Najwidoczniej wiedziała, że przyjdę. Mówiła coś o tym, że jej pan wkrótce przejmie władzę nad światem. I ostrzegła mnie, że mam z wszystkiego zrezygnować, zanim będzie za późno. To dziwne, bardzo dziwne. Ta zjawa chciała po przyjacielsku uprzedzić, czy raczej groziła. Cóż, miałem wrażenie, że groziła. Tak czy inaczej, wyglądała dość strasznie. Niby jak. Odziana była w przezroczystą szatę z kapturem, spod którego spoglądał zarys czaszki. Jak szkielet owinięty w szatę. Tak, a zarazem nie, bo to jednak nie był szkielet, a zjawa. No cóż, prawdopodobnie nie widziałeś zjawy, a żyjącą, no, jakby to lepiej powiedzieć, nieumarłą istotę. Co? Ale tak to nie wyglądało. Podejrzewam, że najprawdopodobniej widziałeś odbicie prawdziwej istoty. Co? Naprawdę tego nie rozumiem. Czy mógłbyś mi to wyjaśnić? No cóż, zaklęcie w tej księdze teleportowało tylko obraz istoty, podczas gdy w innych księgach pojawiły się stworzenia ucieleśnione. I ten obraz mnie widział i rozmawiał ze mną. Nie mogę jakoś w to uwierzyć. Takie zjawiska trudno wyjaśnić. Tak nieraz jest. Z tobą nie rozmawiał obraz, a prawdziwa istota. Po otwarciu księgi, zjawa nawiązała kontakt z tobą. I ona wie, kim i gdzie jesteś i... No dobrze, nie rozmawiajmy już o tym. Jeśli mam być szczery, bardziej mnie nurtuje to, kim jest ten jego, pan, chcący panować nad światem. Może Ardas mógłby. Co, Ardas mógłby? A nic, tylko głośno myślałem. Nieważnie. Daj mi te księgi. Później je przestudiuję. Dobra, Sejan, zróbmy sobie F10 jeszcze. I nauczymy się tych kręgów, tego pierwszego kręgu. Tylko 5taka chcesz? No to dobra. Naucz mnie pierwszego kręgu magii. Pierwszy krąg magii ognia pozwoli ci rzucać zaklęcia, których się nauczysz. Teraz możesz nauczyć się formuł magicznych zaklęć. Więc dobrze się zastanów, jaki rodzaj magii chcesz wybrać. Czytałeś księgi w bibliotece? Tak, więc musisz czuć w sobie jakąś moc, nieprawdaż? Wiedza, obejmująca pierwszy krąg, jest podstawą do działania z magią. Teraz pozostało ci tylko nauczyć się odpowiednich zaklęć pierwszego kręgu i będziesz mógł używać magii. Gdzie szukać tej wiedzy? Znajdziesz ją w starych księgach. Gdy uzyskasz wiedzę, będziesz mógł tworzyć magiczne zwoje. Ale prócz tej wiedzy, musisz znać odpowiedni krąg magii. Na razie jesteś w stanie tworzyć tylko zwoje pierwszego kręgu. W zasadzie czego mogę się nauczyć? Jest 6 kręgów magii i odpowiednie do nich zaklęcia. Prócz tego, pradawna wiedza o magii, w celu nadania magicznym zwojom mocy. Gdzie mogę tworzyć zwoje? Na pulpicie. O ile dobrze pamiętam, to jeden z nich powinien być w bibliotece. Ucz mnie. Ogniste. Podobno leczenie lekkich ran by się przydało. Światło też nie jest najgłupsze, szczerze mówiąc, ale chyba wolę korzystać jednak z pochodni. Ale leczenie lekkich ran to jest rzecz, której się na pewno nauczymy. Dobra, tworzyć zwoje możemy. A coś jeszcze pogadamy? Zaczekaj. Miałeś mi coś więcej powiedzieć o Ardasie. Zgadza się. Ale te wskazówki, które mi przyniosłeś, okazały się niewystarczające. I wolałbym nic więcej nie mówić o moim starym przyjacielu. Przynajmniej nie teraz. A jeśli los tak zrządzi, że spotkamy się ponownie, wtedy będę mógł ci powiedzieć o nim więcej. A przy okazji, możesz zostawić sobie runę teleportacji do biblioteki. Za ten czas, zdążyłem zrobić sobie jeszcze jedną. Kto wie, może pewnego razu ci się przyda. Ponieważ po twoim powrocie, może mnie już nie być w wieży. A to może oznaczać, że znajduję się w bibliotece. Czy zechcesz rzucić okiem na zablokowaną dźwignię? To nie jest teraz takie ważne. Tak, wolę, żeby wejście było zamknięte. Przynajmniej na razie. Ludziom w zamku lepiej nie wiedzieć, że jest dostęp do biblioteki. Dlatego proszę, abyś o tym nikomu nie mówił. Dobrze, nie pisane o tym ani słowa. Ale my się jeszcze zobaczymy. Tak. W każdym razie, zostawię dla ciebie wiadomość. Masz pewność, że się znów spotkamy. Być może. Czas pokaże. Aha, czyli w ten sposób. Naucz mnie? No nie. Weź, spróbujmy sobie zrobić... Tutaj nie masz akurat stołu do pisania. Szkoda. Widzicie, jak nam się ładnie dziennik jakoś tak wytopił? Dziennik Xardasa. Sejan nie chciał mi teraz nic więcej mówić, ale powiedział mi, że to może nastąpić, jeśli kiedyś znów się spotkamy. Czyli ta dźwignia jest od głównego wejścia, no dobra. Nabór na statek. No to musimy zrobić nocną wartę. Kurde, no nie mamy już dużo tych zadań, jeżeli mam być szczera. Znaczy, to jest troszeczkę złudne takie pojęcie, bo jak zrobimy nocną wartę, to się pojawią nowe. Także w porządku chyba. Musimy przetestować kwestię pisania tych zwojów. Także przejdźmy się do miejsca, gdzie na pewno jest stół do pisania. I też chciałabym się zastanowić powoli, czy przypadkiem Teodor nie może nas uczyć, wiecie czego, robienia bełtów. Stół pisarski, sprawdźmy. Stwórz zwój pierwszego kręgu. 10 leczenie lekkich ran. W sumie możemy stworzyć. Aha, 10 nie zrobimy, dobra. Bo to zależy od tego, ile mamy papieru. A papier możemy też skupować, więc to nie jest kłopot. Gdzie mamy te zwitki papieru? Mamy 6 papierów, czystych kartek. Zresztą do Sejana trzeba będzie się dostać, bo te mikstury jeszcze trzeba będzie wykupić. To wiecie co? Jeszcze się cofnę tutaj do Kuno. Siema. U ciebie zostały akurat właśnie 2 ostatnie te. Masz też bełty. Ale na razie nie będę ich kupować, mimo że mam bardzo mało. Wszystko wszystko w swoim czasie. Dobra. I przejdziemy się do Teodora jeszcze, zobaczyć. Teraz już wiem, gdzie on śpi, więc jeżeli go nie będzie w kuźni, a standardowo go tutaj nie ma, to powinien być w innym miejscu, czyli chyba nad kuźnią. Z tego, co zrozumiałam. Zaraz się dowiemy, czy on tutaj sobie przesiaduje. Tak jest. Dobra, to wyrabiamy bełty. Pokaż mi, jak wytwarzać bełty. Dobrze. Bełty robi się z surowej stali. Zwykle jedna surowa stal jest wystarczająco długa, by wyprodukować wiele bełtów. Bełty wykuwa się na kowadle. Gdy nauczysz się ostrzyć broń, możesz naostrzyć swoje bełty, aby zadawać jeszcze większe obrażenia. Dobra, pięknie. Pokaż mi towary, co ty masz. Będziemy potrzebowali grotów chyba? Nie, bo to do produkcji strzał są potrzebne groty. Ty też masz bełty. Masz ten róg cieniostwora, jakbym go potrzebowała do czegoś. Jak stoimy z punktami nauki? Mamy 20 punktów. To jest też w sam raz, żeby sobie dać może w siłę. Jak tam jest z tą bronią? Kiepski miecz. Ty, ja mogę kiepski miecz nosić, a ja chodzę z takim shitem? Dobra jestem, naprawdę, kuźwa, dobra. Miecz paladyna, 36 punktów. Tylko, że ten miecz paladyna trzeba będzie akurat oddać, więc to tam nie jest jakiś super. Ale jakbym wiedziała, że mogę nosić lepszą broń, to już bym dawno ją założyłam. Masakra. Broń jednoręczna. Czy by nam się kryt przydał bardziej, czy obrażenia? Czy już może powoli pakować w tą kuszę? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobre kurde pytanie. Przydałoby się iść porozmawiać jeszcze z Wenzelem. Także tepniemy się od razu tam, żeby już mieć to na kolejny odcinek gotowe. Teleportacja. Multiteleporter jest naprawdę fajny. Do wioski. Ja też mogę mu powiedzieć, że byłam w bibliotece, bo nie zaczęliśmy w ogóle z nim rozmowy na ten temat, a powinniśmy. Więc też będziemy mogli mu powiedzieć, że byliśmy, dostaniemy za to dodatkowego expa. I będzie super. I trzeba będzie zrobić nocną wartę. Bo już tak naprawdę nam nic tutaj nie zostało innego do roboty. Dzięki niej ruszymy wątek jeszcze jeden, bardzo ważny, który nam pozwoli się stąd wydostać. Więc trzeba się tym zająć. Widzę, że Klausa tutaj nie ma. Cześć, Wenzel. Tak, o starej bibliotece, czerwona kopalnia, przemycie. O wszystkim trzeba będzie z nim pogadać. Więc tak, ja się nastawiam, że zaczniemy od rozmowy o starej bibliotece. Później pójdziemy jakby znaleźć ten olej syryjski. Chyba że najpierw znajdziemy olej, żeby już zamknąć temat tego oleju. I później właśnie od razu zrobić tą ostatnią rzecz. Co tam łazi na końcu tej kopalni w ogóle? Bo ja wreszcie nie sprawdziłam tego. Aha, bo to są ci przeciwnicy już pod ziemią, dobra. Czyli tutaj już nic mnie nie czeka. Dobra, to zaczniemy od oleju. Tak jak mówiłam, później zagadamy do niego o ten olej, o tą bibliotekę i myślę, że zrobimy nocną wartę. I to będzie, myślę, naprawdę fajny pomysł. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym. Cześć!